Zimowy spacer przy minus 12 stopniach Celsjusza. Zabieram was nad brzeg Bałtyku. Panująca obecnie aura zamroziła pierwszy raz od wielu lat całą wielką Zatokę Botnicką metrowej grubości lodem. Sprawdzimy, jak to wygląda ponad 300 km na południe od samej Zatoki. Zapraszam do tej niezwykłej podróży razem ze mną. To będzie niesamowite doświadczenie, które na pewno zostanie w Twojej pamięci na długo. Każdy krok, każdy oddech w tym mroźnym powietrzu, każdy promień słońca odbijający się od śniegu, to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę tej podróży przez bajkowy zimowy krajobraz. Trasa prowadzi przez zimowy las, gdzie drzewa są pokryte warstwą śniegu, a ich gałęzie składają się pod ciężarem białego puchu. W oddali słychać tylko ciche odgłosy zmrożonej dzikiej przyrody. Każdy ślad na śniegu odpowiada o życiu w lesie. Słońce przebija się przez gałęzie drzew, tworząc niesamowity efekt. Każdy krok powoduje trzeszczenie śniegu pod butami, a ten niezwykły dźwięk jest jak muzyka dla uszu. Postaram się za dużo nie przeszkadzać w podziwianiu zimowych widoków moim opowiadaniem. Zapraszam na niezwykłą bajkową podróż przez zasypany śniegiem rezerwat przyrody w Szwecji. Wędrówkę rozpoczynam w słoneczny, mroźny dzień, kiedy słońce odbija się od białego puchu, tworząc efekt błyszczących diamentów. Dziś pierwszy raz od blisko 3 tygodni widać słońce. Niesamowicie miła odmiana po tygodniach półmroku w trakcie i tak bardzo krótkiego zimowego dnia. Szwecja stoi w obliczu rekordowo niskich temperatur. Pora sprawdzić, jak wygląda przyroda w tych zimowych realiach. Chodźmy. Zauważcie masywne sople lodu zwisające ze skał, a właściwie masywne nacieki, które wyglądają jak jakieś nowoczesne rzeźby. Ekstremalne mrozy i opady śniegu, które nawiedziły Szwecję i Finlandię i Norwegię, trochę namieszały. Wygląda na to, że ponad 300 km na południe bałtyckie zatoki również pozamarzały.
Spójrzcie na te skały, jak one się dumnie prezentują, wygrzewając w słońcu. Ich szczyty pokryte śniegiem, a słońce odbijające się od nich tworzy efekt lśniących diamentów. To widok, który zapiera dech w piersiach. Skały te są świadkami historii, które przetrwały wieki i stanowią integralną część tej krainy. Ostrożnie wejdę na lód. Wygląda na to, że tu pokrywa lodowa jest również bardzo gruba. Widoczne są wyraźnie zamarznięte kry lodu ściśnięte silnym mrozem. Warto wspomnieć o ekstremalnym właśnie mrozie i śniegu z ostatnich dni, które dodają tej podróży niezapomnianego charakteru. Te właśnie bardzo niskie temperatury zamrażają nawet morze. To niesamowite uczucie spacerować po zamarzniętej powierzchni dość głębokiej morskiej zatoki. W oddali widać dalsze dzielnice Sztokholmu. Teraz można tam przejść pieszo, choć zwykle przepływają tędy wielkie wycieczkowce. Uświadamiając sobie głębokość tego miejsca, trochę niepewnie się tu jednak czuję. Chodźmy dalej. O, i tutaj też są te lodowe nacieki. Podążając dalej, natrafiam na zamarznięty i przysypany śniegiem strumień. Dźwięk przepływającej wody, stłumiony pod lodem, dodaje tajemniczości temu miejscu. Spójrzcie na to. To się nazywa fantazja po szwedzku. Ktoś ubrał choinkę w lesie. Wracamy leśnym rezerwatem nad zamarznięte jezioro. Jego powierzchnia jest pokryta grubą warstwą śniegu, a wokoło widać piękne zimowe scenerie. To miejsce jest idealne na chwilę relaksu i podziwiania piękna natury. Jezioro to jest domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt i roślin, a teraz zima ukryła je skutecznie przed światem. Mimo to ciepłe promienie słońca dodają uroku temu miejscu i sprawiają, że chce się tu wracać. To jest prawdziwe piękno zimy, którego można doświadczyć tylko w takich miejscach jak ten rezerwat.
Już wkrótce opowiem Wam o komunikacji miejskiej i poruszaniu się po Sztokholmie. Wiele osób przylatujących do Szwecji przeżywa niemiłe zaskoczenie już chwilę po wyjściu z lotniska. Dojazd z lotniska do miast bywa dużo droższy niż sam lot. Brak wiedzy na temat sposobów poruszania się w tym kraju potrafi sporo kosztować, a nikt nie lubi być zaskakiwany nieprzewidzianymi wydatkami. Opowiem o tym i innych prostych sposobach w kolejnym filmie. Tymczasem dziękuję za wspólny czas dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.